chciałbym przekazać Państwu najnowsze ustalenia dotyczące pożaru w Zalasewie. A tych na razie nie ma jeszcze zbyt wielu. Wczoraj i dzisiaj odbyły się sekcje zwłok ofiar. Według wstępnej opinii biegłych jedna z nich nie zginęła w wyniku pożaru. Chłopiec zmarł w wyniku obrażeń czaszkowo-mózgowych spowodowanych zadaniem licznych ciosów w obrębie głowy i twarzy narzędziem tempokrawędzistym. Jeśli chodzi o pozostałe ofiary, biegli nie wydali jeszcze ostatecznych opinii. Potrzebne są dodatkowe badania. Kluczowe mogą być te, które wskażą, czy w płucach i tkankach zmarłych był tlenek węgla. Bo gdyby był, to by znaczyło, że te osoby żyły jeszcze w momencie pożaru, ponieważ zasysały powietrze z tym tlenkiem węgla i ten tlenek węgla znalazł się w ich organizmie. Gdyby natomiast tego tlenku węgla nie było, to by oznaczało, że te osoby w momencie, kiedy wybuchł pożar, kiedy doszło do podpalenia, już nie żyły. Prokuratura nadal nie wyklucza żadnej z wersji przyjętej na początku. Jedna z nich to samobójstwo rozszerzone. Zakłada, że jeden z członków rodziny zabił pozostałych, a potem sam odebrał sobie życie. Inna wersja to udział osób trzecich, które pożarem mogłyby chcieć zatrzeć ślady zbrodni. Takie wnioski na pewno będą wyciągane po bardzo dokładnych analizach, badaniach laboratoryjnych, sekcji zwłok, a także po analizie różnych informacji, które cały czas w tej sprawie są zbierane. Natomiast z całą pewnością możemy powiedzieć, że nie był to zwykły pożar. Jednak jeśli chodzi o udział osób trzecich, nadal nie ma informacji wskazujących na motyw zbrodni. Z ustaleń dziennikarza Gazety Wyborczej Piotra Rzetnickiego wynika, że rodzina nie była zbyt majętna i nie miała wrogów. Ja to rozumiem, że prokuratorzy nie chcą wykluczać żadnych wersji oficjalnie, natomiast nieoficjalnie wiemy, że śledczy skłaniają się jednak ku tej hipotezie mówiącej o tym, że doszło do potrójnego zabójstwa i do samobójstwa. Ale by ta wiedza stała się oficjalna, śledczy muszą zebrać potwierdzające ją dowody. Damian Wełna, Puls Dnia.